Dobry wieczór Państwu, Katarzyna Bosacka. Moim gościem dzisiaj, to gościem wyjątkowym, jest pan wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski. Dobry wieczór. Zgodnie z umową muszę powiedzieć, że nie dość, że pan prezydent wie wszystko o śmieciach, dobrze mówię? No nie wiem wszystkiego, ale na pewno jestem mocno wkręcony. Tak. To jeszcze, uwaga, uwaga, stąd ten strój przyjechał dzisiaj do nas na rowerze. Tak, sportowym. No właśnie. I obiecałam tutaj naszym uczestnikom naszego czatu cotygodniowego, że zapytam o kilka takich śmieci problematycznych. Na przykład było pytanie o kredki dla dzieci. Takie kredki, które już są zużyte, pokruszone. Co z nimi zrobić? Do którego pojemnika? Tak, to zanim odpowiemy, to przypomnijmy ogólną zasadę. Do kolorowych pojemników, czyli do żółtego, niebieskiego i zielonego, powinniśmy głównie wrzucać opakowania. Czyli to, co jest opakowaniem, czyli głównie butelki, opakowania plastikowe. Więc jakby tutaj odpowiedź na pytanie o kredki narzuca się sama. Kredki nie są opakowaniem, nie są odpadem takim surowcowym, więc trafiają do odpadów zmieszanych. Czyli do zmieszanych. Do zmieszanych. Oczywiście najlepiej jest je najmocniej zużyć, żeby nie wyrzucać ich za dużo, no ale umówmy się, kredki to nie jest produkt, który używamy bardzo dużo, nie produkuje się z tego dużo odpadu, więc no chyba, że w przedszkolu, tak? No to wiadomo. Ale kredki idą do odpadów zmieszanych. Dobrze, zachęcamy Państwa też do zadawania pytań, bo to tutaj Pan Prezydent dzisiaj jest tak, z nami. Bo może są jakieś takie, które jeszcze powinniśmy uzupełnić w naszej bazie. Tak jest. Pudełko drewniane, dzieci lubią cytrusy, jeszcze mamy sezon na cytrusy. Kupiłam w taki pojemnik ze sklejki, sklejki czy z drewna. Sklejka, drewno, o tam jest. Tutaj. No my możemy pokazać, to dokładnie wygląda tak. No właśnie, no i co z tym zrobić? Jest zawsze taka pokusa oczywiście, żeby się zastanawiać nad tym, czy to jest rzecz, którą można ponownie przetworzyć. Takie opakowania oczywiście są lepsze niż plastikowe, no bo plastikowe opakowania, wiadomo, w sensie one są trudniejsze w przetworzeniu, ale w wypadku takiej drewnianej skrzynki najlepiej ją poszukać dla niej jakiegoś drugiego życia, czyli nie wiem, albo z nim pójść znowu na zakupy po to, żeby nie brać kolejnej skrzynki, albo nie wiem, użyć tego jako jakiegoś pojemnika. Niech nas nie kusi sytuacja taka, żeby wrzucić to do kominka. No bo taki miałam pomysł. Tak. No jest nie? To kuszące, ale nie pomalowane, no nie ma tu jakiejś nic farby. Nie szkodzi. My nie wiemy tak naprawdę z jakiego to jest materiału. Pamiętajmy, że drewno, które używamy do kominka, to powinno być drewno liściaste. Nie ma gwarancji, że to jest wykonane z takiego drewna. Pamiętajmy o tym, że jeśli dbamy o jakość powietrza w miastach, to musimy uważać też, co palimy, czyli drewno tylko przeznaczone do kominka o określonej wilgotności. Tu mamy sklejkę, więc dodatkowo mamy jakieś kleje, które mogą, oczywiście no, nie ma ich dużo, no, ale one mogą mieć jakieś tam zawierać substancje, czy smoliste, czy toksyczne, więc niech nas nie kusi, nie wrzucajmy tego do kominka. Jeśli już naprawdę nie mamy co z tym zrobić, niestety to ląduje do odpadów zmieszanych. Czyli to też jest dla mnie nauczka, ponieważ mam dużą rodzinę i często kupuję. Po prostu jest tego dużo, jest opakowane. Nie kupować po prostu w tym, tylko wziąć ten woreczek jednorazowy i kupić te na wagę. Znaczy, tak jak powiedziałem, no, ja na przykład często szukam sobie takich opakowań różnych do segregowania u siebie różnych rzeczy, czy jakiś tam, nie wiem, kapsli. Ja akurat jestem też domowym piłowarem, więc tak, kapsli, czy jakieś rzeczy, które są potrzebne do jakichś tam naszych prac domowych, gwoździ dokładnie, śrubek. Ale jednak takie opakowania najlepiej, oczywiście lepsze są niż te opakowania plastikowe, natomiast pamiętajmy o tym, że one niestety nie nadają się do ponownego przetworzenia i też nie powinniśmy absolutnie ich palić. Zachęcamy Państwa do zadawania pytań o te trudne śmieci, co do których mamy wątpliwości, do którego z tych worków wrzucić, bo to nie jest takie oczywiste, to jest ogromna wiedza. Jest parę pułapek, tak, jest parę pułapek. Farby, zostaje nam jakaś farba, bo malowaliśmy, nie wiem, stolik albo meble ogrodowe, farba, lakier, klej, takie rzeczy budowlane. Takie rzeczy budowlane powinniśmy oddać do punktu specjalnego, który mamy na terenie miasta. To są punkty selektywnej zbiórki odpadów. Nazywamy je tak bardzo roboczo, a skrót jest bardzo powszechny, PSZOK. Takie PSZOKi są dwa w Warszawie, natomiast też dwa razy w tygodniu w każdej dzielnicy jest odbiór takich odpadów
w postaci samochodów, które jeżdżą po mieście. Wiadomo, nikt nie będzie jechał z puszką farby do takiego punktu, a taki, jeden z takich punktów jest tu niedaleko na ulicy Zawodzie na Warszawskich Siekierkach, drugi jest na ulicy Płytowej na Białęce. Ale przepraszam, w każdym mieście po prostu w każdym mieście musi być co najmniej jeden. My obecnie mamy dwa punkty, teraz pracujemy nad tym, żeby takich punktów było co najmniej 8 w Warszawie. Natomiast mamy też punkty mobilne. I teraz do takiego punktu można zawieźć każdy odpad, który jest tak zwanym odpadem problematycznym. Absolutnie nie powinniśmy puszki z farbą, a już tym bardziej, jeśli tam jest w ogóle farba, wyrzucać do pojemnika na odpady zmieszane. Głównie z tego powodu, że są takie farby, my sami możemy tego nie wiedzieć, ale są takie farby, które mogą zanieczyścić czasami metalami ciężkimi ileś, na przykład, nie wiem, więcej, więc inne odpady. Więc tu lepiej oddać je na jakiś specjalny, do tego specjalnego punktu. No jest pytanie. Panie prezydencie, mamy genialne pytanie od pani Marty Woroch. Bardzo dziękujemy za to pytanie. Czy jest jakiś pomysł na organizację segregacji śmieci w bloku? Mało miejsca, ściśnięte, starego typu śmietniki. Co wtedy zrobić? Tutaj powinniśmy przede wszystkim porozmawiać z zarządem wspólnoty, czy nie da się zorganizować tego typu miejsca w formie zorganizowanej altany, która ma przynajmniej dach, bo pamiętajmy o tym, że to jest kluczowe, żeby taki obiekt był zadaszony, po to, żeby papier chociażby się nie zamoczył. Niestety nasze budynki czy nasze bloki często były budowane w takich czasach, kiedy się nie dbało specjalnie o segregację. Wówczas były sypy. Mieliśmy jedną komorę śmietnikową, gdzie lądowały tylko dwa czy trzy pojemniki. I rzeczywiście trudno jest umieścić te pojemniki w jednym miejscu, ale na przykład moja wspólnota, w której ja mieszkam, poradziła sobie z tym w ten sposób, że pojemniki na segregację są nie przy każdym budynku, tylko w jednym miejscu i tam jest zorganizowany jeden duży obiekt. Warto w to zainwestować. Tak jakby też pamiętajmy o tym, że to jest obowiązek wspólnoty i spółdzielni, żeby zorganizować miejsce do odbioru odpadów i zgłosić je nam. My oczywiście możemy pomóc ewentualnie w doborze estetyki, czy też podpowiedzieć, jak je zlokalizować na tym terenie. Najtrudniej jest oczywiście w kamienicach i to przyznaję. I te jakby są takie przypadki indywidualne na Mokotowie czy na Żoliborzu, gdzie również pomagamy umieścić takie pojemniki na terenach miejskich. Ale to traktujemy jako wyjątek, no bo generalnie takie przestrzenie powinny być wygospodarowane na osiedlach. Pani Agnieszka Gola pyta, gdzie wyrzucić katalog z twardymi kartkami pokrytymi folią. Spokojnie możemy wrzucić to do pojemnika na papier. Recykler poradzi sobie z tym spokojnie, to też razu powiem. To jakby papier ma różną strukturę, tak? I też jak wiadomo, jakby są też foliowane różnego rodzaju okładki. Nie musimy ich tam specjalnie zdzierać i tak dalej. Jest tak, że oczywiście najlepszym papierem takim do przetworzenia to jest taka zwykła kartki papieru, którym używamy na przykład do drukowania, bo to jest papier, który stosunkowo ma przed sobą jeszcze długie życie, co najmniej 6 takich żyć, 6 przetworzeń. Natomiast papier spokojnie, ten, który jest ofoliowany, on trafia do recyklera, on sobie go podzieli, wydzieli z tego materiał. Co najmniej nadaje się to na karton, a trafia do takiej specjalnej pulpy i z tego się wykonuje karton. Czyli katalogi różnych firm. Wszystko, co jest z papierem. Oczywiście wyjątek, tak? W sensie, bo tu jest jedna pułapka. Często się łapiemy na to, że myślimy o opakowaniach po sokach mleku i mówimy o tym, że to jest karton. Tak. Pamiętajmy, że to nie jest karton, to nie jest papier. Opakowanie, które jest złożone z kilku warstw i jest na przykład oddzielnie, jest tam część papierowa, część aluminiowa, część foliowana, czyli wszystkie te, które służą jako opakowania do soków i do mleka, one muszą trafić do żółtego pojemnika. Mamy pytanie od pani Marzeny Bauer. Co zrobić z olejem? Takim olejem po smażeniu, ale także na przykład jak otwieramy puszkę z olejem w tuńczyku. Odwrotnie, z tuńczykiem w olej. Ja jestem specjalistką od zakupów. Jezus. No to jest trudne pytanie, dlatego że olej jest co do zasady traktowany jako produkt, który jest odpadem problematycznym. Tak samo jak olej silnikowy. Od razu, szanowni państwo, to nie jest nasza ekipa. Przepraszamy bardzo, moje dziecko. Odbierająca odpady. Otóż. To
Co prawda, ale mogli ja być. Ja niestety nie mogę wstać, bo jest... A nie, nie jestem przy tym. Do 22, do 22 mogą jeszcze odbierać. Ale to może, może wrócimy już do odpowiadania. Więc tak, co do zasady, szanowni państwo, olej jest problematycznym odpadem. Jeśli mamy go naprawdę bardzo dużo i jest to olej, którego mamy litr, dwa litry, powinniśmy go oddać do przoku, tak? Bo on tam jest też specjalnie przetwarzany. Natomiast w sytuacji, kiedy wiadomo, są tu jakieś śladowe ilości tego oleju, on może trafić do odpadów zmieszanych, nic się z tym nie stanie. Natomiast nie powinniśmy go dawać na pewno do bio, to od razu mówię, niezależnie od tego, czy to jest olej roślinny, dlatego że wszystkie tłuszcze, które tam trafiają, one nie są zbyt dobre w obróbce, jeśli chodzi o przygotowanie i jakby przygotowanie potencjalnie kompostu. Więc tutaj powinniśmy tego unikać, żeby to na pewno nie wrzucać tego do odpadów bio, jeśli już do zmieszanych. A najlepiej, jak tam się zbierze tego oleju więcej, litr, dwa litry zużytego po smażeniu, najlepiej oddać go do przoku, chociaż domyślam się, że takich ilości w normalnym domu my nie produkujemy. A do kibelka wlać? Tu jest też pewna przeszkoda, dlatego że olej niestety zanieczyszcza układy takich, które mamy sanitarne w domach, więc nie powinniśmy wylewać oleju, tak samo fusów po kawie też nie powinniśmy wyrzucać do wszyscy to robią. Wszyscy to robią, dokładnie. Ja też miałem problem z tym, żeby się do tego oduczyć. Dlaczego? Dlatego, że to zapycha bardzo mocno kanalizację. I nie chodzi o tą kanalizację naszą miejską, ale chodzi o to, co mamy w domach. Jeśli mieszkamy w dużym budynku, w bloku, no to prawda jest taka, że jakby nam się może wydawać, że to jest tylko ta jedna porcja kawy dziennie, czy tam jedna nakrętka tak. oleju. No ale jak tak każdy będzie myślał, to się niestety może tego zebrać bardzo, bardzo dużo. Jest pytanie od pani Agnieszki Goli odnośnie pojemnika na odpady bio. Tak. U nas w bloku jest pojemnik cały w larwach owadów. Mam nadzieję, że państwo jesteście po kolacji. Czy gmina ma obowiązek wymiany, czyszczenia takiego pojemnika? Boję się chodzić wyrzucać śmieci, że coś mnie zje. W przypadku pojemników, jeśli pojawiają się na nim larwy, to jest to podpowiedź, że trafiły tam niestety odpady od zwierzęce. Dlatego, że jakby co do zasady na odpadach roślinnych nie pojawiają się larwy. To jest taka podpowiedź. Ale oczywiście to nie jest, nie jesteśmy tu po to, żeby teraz szukać winnego i patrzeć, który sąsiad wyrzucił kawałek mięsa, czy jakiś odpad od zwierzęcy. Może się tak zdarzyć oczywiście, że pojawiają się tam różnego rodzaju insekty. Od razu powiem, one nie są groźne dla nas. To one się jakby mogą się pojawiać w różnych miejscach. Natomiast miasto absolutnie ma zakontraktowane mycie takich pojemników i w zależności od typu zabudowy, albo raz na miesiąc, albo raz na kwartał, wszystkie pojemniki są myte. Jeśli jesteśmy szczególnie zaniepokojeni stanem sanitarnym takiego pojemnika, wystarczy zgłosić. Warszawa 19 115 do naszego serwisu. Problem tylko polega na tym, że jakby pojemniki są myte od ubiegłego roku. Mieliśmy dużo skarg od mieszkańców, więc dzisiaj są myte specjalnymi pojazdami, które myją je tylko, nie tylko od wewnątrz, ale również od zewnątrz. Więc mamy specjalny pojazd, który wyjeżdża po prostu raz na miesiąc, raz na kwartał i myje wszystkie pojemniki. Więc może być tak, że jak nawet zamówimy taką potrzebę, to nie oczekujmy, że następnego dnia pojawi się samochód, który to umyje. On się pewnie pojawi po tygodniu, po dwóch, ale na pewno przyjedzie. Ja myślę, że na przykład tutaj u nas panowie wiedzieli bardzo dokładnie, że pan prezydent przychodzi dzisiaj na czata, ponieważ wczoraj umyli akurat. Nie zgłosiłem, ale proszę bardzo. Przyszli bardzo mili panowie i powiedzieli, zabieramy zawartość tego pojemnika, ale proszę się przygotować i tak wyciągnąć trochę bardziej, nie chować go w głębi, on będzie myt. A, proszę bardzo. No. Jak miło. Ale teraz powiem, to jest taka trochę anegdota, jak ja się powołuję na to, że coś u mnie funkcjonuje tak, a jest dobrze, to zawsze ktoś mi odpowiada, że bo tam na pewno wiedzą, że pan prezydent mieszka. No, jasne. Ale, żeby jasne, był taki bardzo długi okres czasu, kiedy nikt nie wiedział. To poprosimy panią Annę Maj, która zapytała, co z workami o odpadach bio, o doprecyzowanie pytania, bo nie do końca rozumiem. Ale możemy odpowiedzieć, bo ja się domyślam, o co chodzi. Aha. Generalnie zachęcamy do tego, żeby nie wyrzucać odpadów bio w workach. I to nie ma znaczenia, czy to są wiorki biodegradowalne, czy kompostowalne. Najlepiej odpad bio wyrzucać po prostu do pojemnika, tak? Jeśli możemy. Oczywiście jeśli wyrzucimy go w worku, najlepiej kompostowalnym czy biodegradowalnym, nic się nie stanie. Na instalacji on będzie oddzielony od tej części bio.
Chodzi po prostu o to, że najłatwiej jest wówczas jakby przetworzyć ten produkt ponownie, jeśli chodzi o frakcję bio, więc stąd też nie zachęcamy specjalnie do tego, żeby używać worków, aczkolwiek wiadomo, jest tak, że w przypadku zabudowy jednorodzinnej jest taki odpad bio oddajemy no tylko w workach, więc, no. Ale tu nie ma innej możliwości, to chodzi o logistykę. Teraz sprawdzamy, czy te worki mogą być na przykład mniejsze. Nie jest tu 20-litrowe, tylko 60-litrowe, po to, żeby nie zabierać od mieszkańców worków na przykład 60-litrowych z paroma kilogramami dokładnie takiego odpadu bio. No dobrze. Ale możemy odpowiedzieć, że pani Agnieszka Gola, która jest naszym aktywnym, to widzę, obserwatorem, słusznie powiedziała, że fusów absolutnie nie wrzucamy do toalety, dlatego że możemy wrzucić do bio. Fusy po herbacie, po kawie są bardzo wdzięcznym materiałem do ponownego przetworzenia, do tworzenia kompostu, więc absolutnie do bio. Moi sąsiedzi wrzucają w zwykłych workach, czy to duży problem? Pyta pani Anna Maj. No tutaj zaskoczę, dlatego że to nie ma specjalnie znaczenia, czy to jest worek taki wykonany z polipropylenu, czy to jest worek biodegradowalny, czy kompostowalny. Tak naprawdę on zawsze będzie oddzielany na instalacji w takim specjalnym bębnie od tej frakcji bio. Jedyna różnica jest tylko taka, że jeśli na przykład ja wyrzucam w workach papierowych czasami frakcję bio, nie ukrywam, zdarza mi się. Aczkolwiek to też nie jest poprawnie, bo czasami moje dzieci gdzieś tam wrzucą w worku papierowym. Natomiast najlepiej wyrzucać bezpośrednio bez żadnego worka. Natomiast tak jak powiedziałem, to czy jest worek kompostowalny, czy to jest worek biodegradowalny, on i tak będzie oddzielony na instalacji, bo on nie może być użyty jako materiał do kompostu. Pani Marta pisze, że fusy do kawy podobno dobrze działają na rośliny doniczkowe. Absolutnie. Absolutnie to prawda. I też pamiętajmy o tym, że jest mnóstwo takich ekosztuczek. Można je również zobaczyć na naszej stronie internetowej. Jest mnóstwo ekosztuczek, jak wykorzystywać rzeczy, które nam się wydają, że są odpadami ponownie do przetworzenia. Tak naprawdę z odpadów biodegradowalnych do kompostowania nie powinniśmy brać między innymi na przykład odpadów cytrusowych, potytrusa. Tak? To jest taka rzecz. Konserwanty? Zakwaszają za mocno, tak? W sensie kompost, więc jakby to też chodzi o utrzymanie odpowiedniego poziomu pH. Co do konserwantów nie wiem, ale być może też coś jest na rzeczy, jeśli chodzi o te nasze własne kompostowniki. Bo oczywiście do bioodpadów możemy spokojnie wszystkie cytrusy rzucać. Odpowiedzmy szybko pani Marcie Woroch, czy każda apteka ma obowiązek przyjąć stare leki? W Warszawie moim zdaniem wszystkie apteki mają zakontraktowaną taką usługę, dlatego że my ją kontraktujemy de facto z każdą apteką, która się do nas zgłosi i w każdej takiej aptece jest pojemnik na przeterminowane leki. My je odbieramy cyklicznie od tych aptek i przekazujemy do specjalistycznej firmy, która potem je przetwarza. To są odpady niebezpieczne, pamiętajmy o tym. Leki są różne. Są takie leki, które mogą być bardzo groźne dla środowiska, dlatego zwracajmy uwagę na to, aby te leki oddać przeterminowane do apteki. Mogą być w opakowaniach, tak? To też raz powiedzmy, to nie stanowi problemu. Nie musimy ich tam wyciskać, tabletek do... Strzykawki? Igły tak. Pewnie. Igły na pewno, tak. Natomiast ze strzykawkami jest tak, że zależy do czego je używaliśmy. Jeśli używaliśmy je do celów medycznych, to absolutnie jest to odpad medyczny i powinien on trafić również jako przeterminowany lek do tego punktu. Natomiast jeśli to jest strzykawka, ja korzystam często z strzykawek, no na przykład, nie wiem, gdzieś tam do robienia serów, czy na przykład do robienia piwa, no to... On robi sery? Tak. To można je spokojnie wrzucić do plastiku. Następny czat z panem prezydentem będzie tak. O tym, jak robić. Nie, piwo nie, bo to by było zbyt piwo daleko. Nie możemy, bo wychowanie w trzeźwości, ale tu, szanowni państwo, od robienia serów do robienia piwa jest bardzo blisko. Pytanie jest tu o ważymy, filtry, tu ważymy. Ponieważ jesteśmy taką społecznością niezbyt wielką, więc pojawi się nazwa tej firmy. Pyta pani Ula Pyzik, czy filtry do dzbanków, na przykład Brita, powinno oddać się do sklepu, gdzie jest wystawiony na to specjalny pojemnik, a jeśli nie, no to gdzie? To jest ta kategoria produktów, które tak naprawdę powinny być ponownie odbierane przez producenta, czy przez sprzedawcę, który nam to sprzedał. Dlaczego? Dlatego, że filtry zawierają często substancje, które
są bardzo trudne w ponownym przetworzeniu. My je przyjmujemy na naszych punktach selektywnej zbiórki, więc można je oddać w takim czyli punkcie. Czyli do tego PSZOK-u. Tak. Dlaczego PSZOK się nazywa PSZOK? Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. To jest taki skrót, nie ja go wymyśliłem, on jest w ustawie, więc nie pytajcie się Państwo, dlaczego to w Warszawie tak się nazywa. Ustawodawca, znaczy to podpowiedź dla tych, którzy nas słuchają w całym kraju. Taki PSZOK jest w każdej gminie musi być. Natomiast w przypadku na przykład aerozoli, ja używam czasami na przykład do takich turystycznych celów takie kartridże czy kartusze z gazem. One wszystkie nie powinny trafiać do naszego pojemnika z metalem. One powinny być oddane właśnie do tego punktu PSZOK. Tak samo jak te wszystkie urządzenia takie, czy tamte opakowania filtrujące. A najlepiej oddać je temu, kto nam sprzedał, o ile oczywiście je przyjmuje. Mam nadzieję, że już niebawem, Szanowni Państwo, będzie to obowiązek dla każdego, kto takie odpady wprowadza, że powinien je też również od nas odebrać, jeśli jest to jakieś opakowanie właśnie na gaz, na materiał, który jest filtrujący. Trzymajmy kciuki, mam nadzieję, że zmieścimy się w terminie do 5 lipca, który narzuca Unia Europejska. Tutaj jest jeszcze pytanie, gdzie wyrzucamy opakowania po lekach typu pusta tubka po maści, puste opakowanie po tabletkach? Generalnie zasada jest taka, że jeśli to jest opakowanie czy szklane, czy plastikowe, możemy je wrzucić do odpowiedniego koloru, czyli do zielonego lub też do żółtego. Choć szansa, że on będzie ponownie przetworzony, nie jest duża, ale o tym zdecyduje recykler, czy o tym zdecyduje jakby już maszyna, która będzie, czy osoba, która będzie ten materiał sortowała. Natomiast damy w ten sposób jakąś szansę, że coś się z tego dało odzyskać. Generalnie jakby na pytanie, dlaczego tak jest, w przypadku zwłaszcza szklanych, na przykład w różnego rodzaju opakowań, one mogą mieć różny stop szkła, więc szklanka ma inny stop szkła, inny ma butelka, inny ma słoik, inny ma na przykład takie opakowanie do leków, ale nie musimy robić z tego doktoratu, tak? W sensie wystarczy pamiętać o tym, że opakowania zawsze trafiają do szkła, a szklanki niestety zawsze trafiają do odpadów zmieszanych, potłużone. To też. Ale blistry, bo to właśnie, jak my robiliśmy film, to wzbudziło kontrowersję i nawet zostałem tam parę razy przyszpilony, że na naszym serwisie jest napisane, że blistry są do zmieszanych. Powiedzmy, co to są blistry. Blistry to są te takie opakowania, w których mamy tabletki. Czyli to no, takie. Ja pokażę może. O właśnie, może pokażemy. I tu jest. A, to pełne musiałyby trafić do apteki, tak? To ale jeśli wyobrazimy sobie, że to jest tak, puste, prawda? To jest puste. I teraz generalnie rzeczywiście blistry są mocno spiekane. W sensie ta część foliowa, folii aluminiowej jest spiekana bardzo mocno z tą częścią plastikową, więc rzeczywiście trudno jest często odzyskać taki materiał, ale od razu powiem, nikt nie ukaże na pewno takiego mieszkańca za to, że wyrzuci takie blistry puste oczywiście do żółtego pojemnika, dlatego że no, dajemy jakąś szansę, że coś się z tego da odzyskać. Czyli lepiej wyrzucić do żółtego pojemnika niż do zmieszanych, czy jednak do zmieszanych? To jest obojętne. Jakby trochę to jest tak, że jakby to nie jest karalne, tak powiem. Tak? W sensie tutaj nikt nie będzie się skupiał na tym, żeby kogoś karać za wyrzucenie takiego blistra do żółtego pojemnika. Natomiast tak jak powiedziałem, no, wszystko zależy trochę od takiej szkoły falenickiej, otwockiej. No, w sensie są instalacje, które przetwarzają to, są instalacje, które tego nie są w stanie przetworzyć i możemy dać szansę. Pani Anna Maj, gdzie powinniśmy wrzucać tubki po kremach na przykład do rąk? I ja jeszcze chciałam, już wiem, a propos tych aerozoli, tak. Chciałam zapytać, czy to też dotyczy dezodorantu? Wszystkich aerozoli, wszystkich materiałów, które... Bita śmietana w aerozolu, dokładnie tak, dokładnie dezodorant, tak. Antyperspirant, pianka po goleniu, takie rzeczy. Absolutnie tak. Czyli to do specjalnych. Chociaż zachęcam wszystkich panów do używania kremu do rąk. Okej, okay, czyli powrót do bardziej eko. Kremu warstwa. Tak, ja używam kremu, ale ja używam warstwa. O, bez reklamy. Trudno, poszło. Pytania, wracamy. Pani Anna Maj, gdzie wrzucać tubki po kremach na przykład do rąk? Tutaj, jeśli są to opakowania, które są z tworzyw, a najczęściej są one z tworzyw, ja na przykład jak używam kremów do golenia, no to one są najczęściej w aluminiowym opakowaniu, no to wiadomo od razu do żółtego. Zresztą w przypadku plastikowych też trafiłyby do żółtego. Podpowiedzią może być czasami to, że producenci stosują taki znaczek, który jest na tych opakowaniach. To jest znaczek, który pokazuje, że dany produkt został przygotowany w taki sposób, wykonany z takiego materiału, że on może być ponownie przetworzony. Większość chemii gospodarczej, czyli niezależnie od tego, czy to jest tubka po kremie, czy to jest słoik plastikowy po kremie, czy to jest butelka po płynie do płukania,
One są wykonane z jednego z bardziej wdzięcznych materiałów do przetworzenia, HDPE. I to są tak zwane materiały, to jest produkt, którego potem gama produktów, które można wykonać, jest dość szeroka. Najczęściej się ponownie przetwarza to na tego typu opakowania. Czego nie można powiedzieć o PET-cie na przykład. PET, czyli te takie butelki, w których kupujemy między innymi wodę przezroczyste, one są trochę mniej wdzięczne niż ta taka twarda chemia gospodarcza. Pani Agnieszka Gola pisze, że w mojej gminie sposób segregacji trochę się różni. U nas w ulotce napisane jest, że tekstylia oraz obuwie, czyli ubrania i buty, należy wrzucać do czarnego pojemnika. Czyli tak, do zmieszanych. A z pani programu rozumiem, że chodzi tutaj tak, o tę naszą rozmowę odcinek. Na YouTubie. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie. Tam jest też dużo więcej na temat segregacji śmieci, bo to naprawdę, ja też mam takie wrażenie, że my się uczymy tego dopiero, tak, prawda? Tak porządnie. Więc co, do pszoka, czy do zmieszanych, czy już odpowiadam. Do takiego pojemnika, gdzie się zbiera stare ubrania? Szanowna pani Agnieszko, oczywiście każda gmina może sobie ustanawiać swoje, też takie można powiedzieć zasady dotyczące pewnych ułatwień, w jaki sposób segregować. My nawet w naszych podpowiedziach również mówimy, że obuwie czy odzież można wrzucić do odpadów zmieszanych. Ja zawsze będę zachęcał mieszkańców do tego, żeby oddać je do pszoku albo oddać je do specjalnego punktu, takich na przykład punktów, które są prowadzone przez różnego rodzaju organizacje charytatywne. Powiedzmy dlaczego? PCK, tak zwane, na przykład, pojemniki PCK. Ale też na przykład mamy w Warszawie taki startup, który korzystał z naszego programu takiego, w którym dawaliśmy wsparcie firmom, które powstawały w Warszawie i powstała na przykład firma, która możemy zareklamować, możemy, bo firma pozytywna, ubrania do oddania i na przykład ta firma przyjmuje tego typu produkty nawet bezpośrednio z domu. O co chodzi? Chodzi o to, że jeśli wyrzucimy tego typu odpad do odpadów zmieszanych, my zmniejszamy szansę na to, że on kiedykolwiek będzie odzyskany. Jasne. Jeśli oddamy go do pszoku, on trafi do recyklera, tak? W sensie on trafi do ponownego przetworzenia, dlatego że zwłaszcza materiały, które są wykonane z bawełny czy z materiałów naturalnych, one są bardzo wdzięcznym materiałem do ponownego przetworzenia. Tutaj jest pytanie od pani Marii Ciąpały dotyczące tubek po kremach. A co jeśli ta tubka ma w sobie stary krem? A ten słoiczek też ma w sobie stary krem. To wtedy co? Najlepiej je opróżnić oczywiście i tę zawartość, która jest opróżniona, wycisnąć do odpadów zmieszanych oczywiście, ale niewielkie ilości, że na pewno nie trzeba ich myć, nie? W sensie to od razu powiem, bo to jest częste gdzieś tam pytanie od takich bardziej zaawansowanych w segregacji mieszkańców. Wystarczy opróżnić i wrzucić do odpadów surowcowych, czyli odpowiednio. Jeśli to jest szkło, do szkła, jeśli to jest opakowanie z tworzywa sztucznego lub z metalu, to oczywiście do żółtego pojemnika. To teraz będzie seria pytań osobistych, bo pan jeździ na rowerze. Jeszcze. Co z dętką od roweru, starą? To jest dramat. Dla mnie to jest dramat, dlatego że dętka niestety ląduje do odpadów zmieszanych i ja osobiście staram się robić tak, że jak już mi się zbiera, no, zdarza się przebić dętkę 5-6 razy, to oczywiście ją staram się naprawiać, tak żeby jej nie wyrzucać, bo oczywiście można dętkę kleić wiele razy, no ale oczywiście jak już dramat, opona stara i tak dalej, do pszoku włożę. Ja włożę do pszoku. Dobrze, a dlatego, że w pszoku, dlatego, że w pszoku mamy specjalny pojemnik. Znaczy, na czym polega pszok? Bo to też może wytłumaczmy Państwu, na czym polega pszok. Pszok to jest takie miejsce, gdzie nie segregujemy odpadów na te trzy frakcje, tylko tam tych frakcji odpadowych jest kilkadziesiąt. Okay. Więc tak naprawdę tam znajdziemy specjalny kontener do gumy. I dlatego warto to tam oddać. Natomiast nikt nie będzie oczywiście ścigał mieszkańca, jeśli wyrzuci taki odpad do odpadów zmieszanych. Choć lepiej, tak jak powiedziałem, podobnie jak z innymi produktami, lepiej oddać je do naszego pszoku i do tego zachęcam. Mówił pan, że nikt nie będzie ścigać mieszkańca. Czy to jest tak, że będą sprawdzane te śmieci? Są. Że jeśli ktoś zadeklaruje, że na przykład tak będę segregować, to w jaki sposób to jest sprawdzane? Bo to mnie ciekawi. Pan jest też mieszkańcem, więc to też może pana dotyczyć. Absolutnie tak. Znaczy, na pewno i dotyczy. Jest tak, że oczywiście najlepiej byłoby, gdybyśmy my się sami pilnowali przy tym, jak segregujemy, ale my już dzisiaj takie kontrole wykonujemy. Oczywiście najpierw, to jest dla nas priorytetem, jest zachowanie tego, żeby te frakcje kolorowe były jak najczystsze, czyli frakcja bio, frakcja oprócz czarnego pojemnika.
I tak do tego Państwa zachęcamy, żeby w pierwszej kolejności dbać o to, żeby odpad, który wrzucamy do żółtego pojemnika, zielonego, niebieskiego czy brązowego, był czysty, nie był zanieczyszczony, czyli spełniał zasady segregacji. To znaczy nie to, że my musimy te butelki wszystkie myć, tylko chodzi o to, żeby tam czysty szła butelka, w sensie tak. Czyli butelka, a nie na szkła... przykład, nie wiem, zbity dokładnie tak. Kubek, tak? Czy porcelana. Czy porcelana. Mamy tutaj taką sugestię pana Krzysztofa. Ja się z panem zgadzam. I nie ukrywam, że my jako miasto przystąpiliśmy do koalicji 5 frakcji. Mhm. To jest koalicja, która właśnie zachęca producentów do umieszczenia takich samych oznaczeń, jakie my oznaczamy na naszych pojemnikach. I miejmy nadzieję, że już niebawem wejdzie to w krew, żeby producenci również w taki sposób oznaczali swoje opakowania. Powiedzmy, że pan Krzysztof zaproponował, żeby każdy producent opakowań umieszczał informacje w postaci obrazka, gdzie wyrzucić, do jakiego pojemnika dany odpad. To bardzo dobry pomysł. Dokładnie tak. Nawet my mamy to tak sformalizowane, że Koalicja 5 Frakcji, to jest taka organizacja, która skupia również właśnie producentów opakowań, posługuje się tymi samymi piktogramami, którymi my się posługujemy w Warszawie. Więc jakby zharmonizowaliśmy tak, żeby to był jeden przekaz. Natomiast nie ma w Polsce przepisu, który na to narzuca. Tak? To niestety jest cały czas dobrowolne. Jeszcze chciałam dokończyć tę dętkę do roweru. Dętka, jak to się nazywa? Guma. Opona. Opona. A na przykład taka gąbka do mycia naczyń. Do zmieszanych, od razu powiem, to na pewno. Tak? Zmieszane, nie plastik. Tak, znaczy pamiętajmy o tym, że wszystkie materiały, które używamy do celów higienicznych, czyli ręcznik papierowy, właśnie gąbki, rękawiczki, one zawsze lądują w odpadach zmieszanych. I jest to taka zasada właśnie, że wszystkie rzeczy, które są takimi rzeczami sanitarno-higienicznymi, lądują w zmieszanych. Dlaczego? Dlatego, że one często mają kontakt gdzieś tam z chemią. Tak. Dokładnie, czy z tłuszczami, to no, powoduje, że to są jakby produkty, których nie da się odzyskać. Pytanie osobiste numer 2. Czy rowerzyści znają się na samochodach, ponieważ pani Marta pyta o zawieszkę zapachową do auta. Gdzie wyrzucić? Do zmieszanych. Do zmieszanych. Tak. A jak ma taką plastikową obwódkę, a w środku ma to takie zapachowe i to zapachowe już przestanie być zapachowe, to... Znaczy generalnie unikajmy kupowania produktów, które nie mają... Nie kupujmy, pani Marto. Nie kupujmy produktów, które mają takie drobne elementy plastikowe, jakiekolwiek. Znaczy ja mam nadzieję, że już od przyszłego roku wejdzie w Polsce zakaz sprzedaży tak zwanych single-use plastics, czyli takiego plastiku, który jest używany jednorazowo. To są różnego rodzaju kapsle na kubki, w którym kupujemy kawę, czy w ogóle kubki z plastiku, czy opakowania z polistyrenu, w którym mamy na przykład żywność dostarczaną w formie cateringu. Czyli styropianu. Styropianu, takiego dokładnie. Tego typu produkty powinny być zakazane w ogóle z sprzedaży. I mam nadzieję, że to w końcu w Polsce również wejdzie. Trzymam kciuki. Panie Prezydencie, pani Katarzyna Jarecka pozdrawia nas z Nowej Zelandii. Jakby pani napisała łaskawie, prosimy, jak to u was się odbywa, bo to jest bardzo ciekawe. Jak Nowa Zelandia sobie radzi z segregacją śmieci. Poprosimy. Ile jest pojemników? Właśnie, i jak to robicie. Dokładnie. I czy szklanki też lądują w zmieszanych? Czy jest pan kociarzem czy psiarzem? Ja psiarz. A co zrobić ze żwirkiem dla kota? Oczywiście pani Kasia to zawsze musi tutaj strzelić w czuły punkt. To nie jest produkt, który na pewno jest biologiczny, więc jakby metodą eliminacji. No nie jest to żadne opakowanie, więc nie wyląduje nam na pewno w żadnym skole pojemników. No szkło też nie. Zmieszane. Do zmieszane. Tak, tak, tak. Do bio na pewno nie, bo to jest od zwierzęce. No ma kontakt na pewno ze zwierzęcym... Tak, zawsze się wstydzimy mówić o tym, co to jest. Kubką, tak? To jest to? Sobie. Kubka, no tak, to jest. Już po 21 to może. No właśnie. Pamiętajmy, że do tego pojemnika bio z rzeczy zwierzęcych możemy wrzucić, i to jest wyjątek. Tylko skorupki po jajkach. I to jest dobra wiadomość, bo na przykład u nas jemy tych jajek bardzo dużo. Jeszcze pytanie, czy w sklepach albo gabinetach kosmetycznych, kiedy mamy rękawiczki gumowe, nitrylowe, czy to też do pszoku, czy to do plastiku? Różnie sobie z tym radzą tego typu gabinety. Najlepiej oczywiście byłoby, gdyby wszystkie tego typu produkty, które są wykonane z gumy, trafiły do pszoku, ale tak jak powiedziałem, ponieważ jest to jednak materiał niespecjalistyczny, używany również w domach, znaczy nie tylko specjalistyczny, ale również używany w domach, ląduje on najczęściej w odpadach zmieszanych.
I to też jest pewna podpowiedź, przepraszam, w zakresie tego, że używając tego typu rękawiczki, powinniśmy dbać o to, żeby używać je jak najczęściej, znaczy w sensie jak najdłużej, dlatego że no, to są produkty, które mają jedno życie, nie? W sensie one najczęściej już lądują potem w spalarniach, bo jedną wartość, jaką mają, to jest wartość energetyczna. W gastronomii też tak bardzo często jest, że nie wystarczy zwyczajne mycie rąk, tylko szefowie kuchni i suszefowie muszą mieć, oraz oczywiście tak, wszyscy, którzy pracują w kuchni, muszą mieć rękawiczki. Ja tego nie rozumiem, ale być może są to jakieś wymogi sanepidu, trzeba by było sprawdzić. Znaczy, to też chodzi też, jakby mam wrażenie, że o skórę. No, ja też trochę gotuję, więc jakby wiadomo, przy kontakcie częstym z tłuszczem czy z wodą, wiadomo, że skóra też jest narażona trochę na zużycie. Więc czego by się tu jeszcze dowiemy? Jeździ na rowerze, robi własne piwo, sery, a teraz jeszcze gotuje. No dobrze, co z aluminiowymi wieczkami z serków, śmietany, jogurtów? Pyta pani Małgorzata Siwy. Aluminium, przypomnijmy, jest metalem, czy też trafia do metalu. Bo tutaj, czy jest metalem, to zaraz na pewno pojawi się mnóstwo komentarzy, że nie jest. No ale trafia do żółtego pojemnika. Materiał, z którego jest wykonane jakby samo opakowanie, jest z tworzywa, więc teoretycznie moglibyśmy rzucić to z wieczkiem razem do tego opakowania, razem do tego pojemnika żółtego, ale pamiętajmy o tym, żeby oddzielić wieczko od... Czyli oderwać. Tak, dlatego, że dokładnie tak, dlatego że wieczka są jakby w momencie, kiedy idą razem z samym plastikiem, one są najczęściej trudne do oddzielenia na instalacji. Jeśli sam materiał, z jakiego jest wykonany, czy to najczęściej jakiś polipropylen, czy jakieś inne tworzywo, ono musi być oddzielone. O, proszę bardzo, pani Żancia Żancik. Psiar. Co zrobić z niedojedzoną mokrą psią karmą? Niestety mokra psia karma trafia do odpadów zmieszanych. A może wynieść pod blok i nakarmić koty albo... O, i to jest bardzo prawdziwe myślenie. Znaczy my często popełniamy taki błąd, że zbyt szybko... jakby myślimy o tym, żeby coś wyrzucić, a prawda jest taka, że to jest też taka stara zasada, jak idziemy na zakupy, najpierw powinniśmy zacząć od sprawdzania, co jest w lodówce. I to jest ten sam mechanizm. W sensie, jeśli wiemy, że coś musimy wyrzucić, pomyślmy o tym, czy nie oddać tego komuś. W Warszawie, przypomnijmy, mamy też taką dość rozbudowaną politykę dotyczącą wspierania kotów wolnożyjących, bo w Warszawie żyje bardzo dużo kotów wolnożyjących, one są naszymi dużymi sprzymierzeńcami i możemy również na przykład wystawić taką karmę, no nie wiem, czy jaka psia nadaje się dla kotów, to już by trzeba było zapytać specjalisty, ale pamiętajmy o tym, że... Jak są głodne, to się wszystko nadaje. No być może tak, natomiast pamiętajmy o tym, że jakby jest dużo zwierząt, które z tej karmy może jeszcze skorzystać. Przypomnijmy adres internetowej segregowarki, dobrze? Segregowarki, tak? Wyszukiwarko, segregowarko. Czy dobrze? Jeszcze raz. Segreguj na 5. Um.warszawa.pl. Prawdopodobnie, jeśli wpiszemy w którąkolwiek z wyszukiwarek po prostu hasło segreguj na 5, wyskoczy nam podpowiedź, że to jest ten adres, który podaliśmy i to jest adres naszej miejskiej wyszukiwarki. Jeśli nie znajdziecie tam Państwo odpowiedzi na swój odpad, wyszukiwarka zapamięta zgłoszenie, że było takie coś wyszukiwane i szybko wrócimy z odpowiedzią na ten odpad. www.segreguj.na5.um, czyli Urząd Miejski, Warszawa.pl. Warszawa czy WAW? Warszawa. Warszawa.pl. Dobrze. Mamy jeszcze dosłownie kilka minut. Pytanie od pani Katarzyny Jareckiej. Że ma pani tylko dwa pojemniki na recycling, jeden na szkło, drugi na wszystko inne. Większość ląduje na wysypisku. Nie wiemy, gdzie pani mieszka. Proszę, trzeba byłoby jak pani nam podała adres, tak, jeśli to jest Warszawa, to ja chętnie oczywiście poznam adres i sprawdzimy, dlaczego tak jest, bo czasami jest tak, że już mieliśmy parę takich zgłoszeń, że na przykład pojemniki, mieliśmy zgłoszenie od mieszkańca, że nie ma pojemników na segregację, okazało się, że one są na drugiej części osiedla. Ale nie tłumacząc się, bo to są różnego rodzaju logistyczne, mogą być jakieś zawiłości. Generalnie tak nie powinno być. Pamiętajmy o tym, że w Polsce jest już weszło w życie rozporządzenie ministra środowiska, które zobowiązuje każdą gminę. A, to pani z Nowej Zelandii jest.
A, to pani nie zapytała. Ej, dobra, dobrze. Przepraszamy, bo to nie pytamy my panią tego nie adres. Widzimy. To tam nie, tam nie, tam nie, tam nie przyjedziemy, dziękujemy panie niestety. Krzysztofie. A, dobrze, dobrze. To pan Krzysztof nas. Czujnie, bardzo Tak, dobrze. Tak, dobrze, to już wiemy. Okay, no dobra. A, to czyli się jest gorzej. Spędziliśmy się. Czyli jest gorzej w Nowej Zelandii. Bo ja już chciałem tłumaczyć, że nawet jak są te zmieszanych, to jeszcze z tego da się coś wysegregować, a, no rozumiem. ale to niestety nie wiemy, co A, się dzieje w Nowej Zelandii. Dobrze. Dziękujemy Ale pani Katarzynie ale... i panie Krzysztofie, też dziękujemy za czujność, bo my po prostu już nie widzimy tych Nie scrollujemy, tak, tak, tak. Tak, tak, tak pani Weronice też dziękujemy. Tak, tak, już wiemy Nowa już Zelandia. Wiemy, tak. Czy jeszcze jest jakiś to problematyczny... To na wschód za Wawrem, tak. Tak. Czy jest jeszcze jakiś problematyczny śmieć, o którym powinniśmy powiedzieć? Ktoś nas tu dopytał. Opakowania po serkach, mięsie, czy trzeba opłukać przed wyrzuceniem? Nie trzeba. Nie trzeba. Nie trzeba. Pani Magdalena, nie trzeba płukać. Nie trzeba. Nie trzeba, rzeczywiście to jest marnowanie wody. I tutaj jest jedna podpowiedź dla bardziej wrażliwych użytkowników, bardziej wrażliwych mieszkańców. Pamiętajmy o tym, że takie produkty, jak wszystkie produkty wykonane z tworzyw, z metalu, ze szkła, są poddawane obróbce termicznej przez recyklera. Więc nawet jeśli zostaje tam jakiś tłuszcz, nawet jak zostaje tam trochę wody, ona odparowuje, ona jest odseparowywana termicznie. No, w sensie tej jakby to jest oczywiście nie zachęcamy, żeby wrzucać absolutnie pełnej butelki z olejem, tak? Bo to jest karygodne. Ale w tym wypadku jest tak, że nie musimy się bać, że tam, nie wiem, spowodujemy zanieczyszczenie. Gorzej jest z papierem, tak? Bo tu już mówiliśmy, papier jest bardzo wrażliwym produktem i nawet jeśli on miał kontakt, bo miałem takie pytania, czy na przykład jak ktoś pomalował kartkę farbkami, to czy można ją wrzucić do papieru? Niestety nie. Dlatego, że każdy papier, który miał kontakt z wodą, miał kontakt z tłuszczem, ma już zaburzoną strukturę włókien. I on się nie nadaje do ponownego przetworzenia. Czyli takie nieudane rysunki na przykład moich dzieci. No nie, no kredką można, kredką, tak? Natomiast ale ma farby najczęściej są na bazie tłuszczu albo na bazie wody, więc jakby tutaj wiadomo, że ten papier gdzieś tam czymś nasiąkł. I zresztą to łatwo zobaczyć, bo zwróćmy uwagę na to, jak wygląda kartka, którą na przykład namoczymy. Ona od razu traci bardzo mocno jakby swój kształt. Nie wygląda normalnie, no to jest właśnie jakby zaburzenie tej struktury włókien i jakby najczęściej takie kartki już są nie do przetworzenia. A drewno? Pytałam o tę skrzynkę na mandarynki na początku naszej rozmowy, ale wyobrażam sobie, że komuś na przykład pies odpukać pogryzł drewniane szachy i co wtedy? No niestety to jest odpad, który... Ale to wysyłam! Następny raz się musiał przygotować z jakimś grubym katalogiem odpowiedzi na trudne pytania, albo możemy zrobić taki w ogóle jakiś mega poradnik dla doktoryzujących się. Nie, no szanowni państwo, drewno niestety nie spełnia definicji odpadu biologicznego. Jeśli są to gałęzie, liście, czy takie drewno, które pochodzi powiedzmy z naszej takiej gospodarki zielenią, jak to się ładnie nazywa, czy jak do ogrodnictwa, one powinny trafić do szarego worka i potem my je odbieramy jako odpady zielone, tak zwane. Natomiast w przypadku, kiedy są to jakieś takie pojedyncze elementy drewniane, powinny one trafić do odpadów zmieszanych. Dlaczego? Dlatego, że tak naprawdę z odpadów tych odpady, czyli liście, gałęzie, one są oczywiście rozdrabniane na instalacjach. Po to, żeby spróbować z tego zrobić próg, tak, dokładnie materiał, którego robi się kompost po 4 do 6 miesięcy, ale jeśli to jest na przykład kawałek właśnie szachów, czegoś takiego, to często jest nawet nie do rozdrobnienia, więc to trafia do odpadów zmieszanych. A deska do krojenia taka drewniana z kuchni? Też odpady zmieszane. No ale to przykre, bo w sumie to no, ale to tak pamiętajmy o tym, żeby właśnie wówczas zastanowić się, czy jakoś tego nie użyć, tak? W sensie ponownie, tak? No wiadomo, nie chcę państwa oczywiście do tego zachęcać, tak? Ale Paweł mówi, żeby rakietę do tenisa zrobić. Rakietę do tenisa. No, to odważne. Mam nadzieję, że nie do ziemnego. Pyta pani Anna, co z kartonami po pizzy? Czasem są tam tłuste plamy. Jak są zatłuszczone, niestety to trafia to do odpadów zmieszanych. Dlatego jest to jeden z takich odpadów, który jest problematyczny, tak? W sensie w systemie i mamy często takie kartony, które lądują u nas w papierze. A jeśli folia, bo czasem jest tak, że jest pizza, pudełko i jest wyściełane folią aluminiową i ta folia jest tłusta. To tę tłustą nie, folią folię tłustą możemy mogę spokojnie wrzucić. Tak, folię tak, papier nie. Niestety tak.
Znaczy, ale tutaj, szanowni państwo, bo często jest taki gdzieś tam taka uwaga, że to są skomplikowane zasady. Wystarczy pamiętać o tym, że papier jest jedynym tworzywem, czy jednym surowcem, który nie powinien być zanieczyszczony. I to jest proste. Wszystkie czysty inne papier surowce, musi tak. Być. No, zaczynamy drugie kółko. Lecimy chociaż już w zasadzie powinniśmy kończyć. Gdzie wrzucić stare, brudne bandaże? Stare, brudne bandaże? Absolutnie, to są odpady higieniczne, to już mówiliśmy, to są odpady zmieszane. Nie powinniśmy w ogóle ryzykować, żeby próbować je ponownie dać do ponownego przetworzenia. A pani Marta pisze, karton po przesyłce z oddzieloną taśmą klejącą, oczywiście wrzucam luzem do pojemnika niebieskiego. Czasem zmoknie on w tym pojemniku podczas deszczu. Czy wtedy też się nadaje do odzysku? Nie, nie. Karton... Znaczy karton, który tak jak powiedziałem ma kontakt z wodą, on się będzie nadawał tylko i wyłącznie do odzysku energetycznego, jak to się ładnie nazywa, czyli do spalenia. I teraz, żebyście państwo też widzieli, w przypadku, kiedy wrzucimy taki karton zamoczony czy zatłuszczony do niebieskiego pojemnika, no nie jest to, bym powiedział, grzech kardynalny, bo najprawdopodobniej recykler wyłapie to, tak? Mhm. Bardziej przy okazji kartonu, czy bardziej przy okazji kartonów, czy materiałów z przesyłek, bo tu też się pojawiło takie pytanie. Ważniejsze jest to, żebyśmy pamiętali, aby takie kartony zgniatać. To jest jeden z największych grzechów, który mamy u siebie. To, że jeden mieszkaniec potrafi zapełnić jeden cały kontener na papier, bo nie składa kartonów. Bo też wiemy, że są takie osoby, które są bardzo skrupulatne i bardzo dokładne, ale nie radzimy, żeby tego kartonu suszyć suszarką. Tak, 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 tak. To się to nic nie da, bo to też, żebyście państwo wiedzieli, jakby kontakt z wodą już bezpowrotnie powoduje, że ten papier... Naprawdę? Tak, tak, tak. Znaczy, więc jakby nie da nic wysuszenie papieru przed jego wrzuceniem. Taki karton najczęściej już jakby wyląduje... Pani Moniko, szybko odpowiemy na pani pytanie, bo to już było, czyli kolorowe książki, broszury ze sklepów, katalogi różnego tak, rodzaju. Papier, tak, spokojnie. Spokojnie. I ostatnie pytanie od pani Małgorzaty. Ze sklepów internetowych otrzymujemy paczki zawinięte folią i oklejone taśmą. Czy ta folia nadaje się do odzysku? Folia tak. Chociaż powiem szczerze, jako osoba, która obserwuje, co się z tym surowcem dalej dzieje, folia jest dzisiaj najmniej poszukiwanym materiałem przez recyklerów, więc najtrudniej je nam, gminom, że tak powiem, sprzedać, w sensie zbyć. Kiedyś taki towar był przyjmowany nawet za 250-300 zł za tonę. Dzisiaj, żeby ktoś przyjął taki materiał, trzeba zapłacić recyklerowi 300-400 zł za tonę. Więc to jest jeden z najbardziej mniej wdzięcznych materiałów do recyklingu. Ostatnie pytanie już naprawdę od pani Magdaleny Adamczyk. Jak zutylizować kosmetyki, na przykład lakier do paznokci zużyty do połowy albo podkład? Czy pan prezydent wie, co to jest podkład? To jest takie coś, co się nakłada na twarz. Czuję czasami, że nie. Dobrze. Szminka stara. W przypadku lakieru do paznokci pani Magdalenę możemy poprosić o to, żeby sprawdziła na segreguj na 5umwarszawa.pl, bo tutaj od razu powiem, że sprawdź, Paweł. Że w ten sposób po raz kolejny zapromujemy naszą wyszukiwarkę miejską, a ja po prostu nie pamiętam, nie spotkałem się jeszcze z takim odpadem, choć oczywiście proszę zobaczyć, nie maluję. Natomiast w przypadku podkładu, też oczywiście nie używam, ale spokojnie mogę powiedzieć, że to jest odpad, który trafia do odpadów zmieszanych. Oczywiście samą zawartość do odpadów zmieszanych, no bo, bo samo opakowanie, jeśli jest szklane lub z plastiku, spokojnie tam, gdzie są opakowania szklane lub plastikowe. Mieliśmy coś tu jeszcze u góry. Tylko nie wiem, jak do tego dojść. To były brudne bandaże, ale jeszcze... To chyba wszystko, bo ja bardzo skrupulatnie zapisywałam, ale oczywiście... Okej, bo coś wydawało mi się, że coś nam przeleciało. Jak z tymi lakierami do paznokci? Mieliśmy olej po śledziach. Było pytanie o tym, czy jak pani Maria Ciąpała to wpisała, że olej po śledziach wysusza ręcznikiem papierowym i wyrzuca do zmieszanych. Tak jak powiedziałem, niewielkie porcje oleju mogą wylądować w odpadach zmieszanych, nic się nie dużego nie dzieje. Na pewno nie powinien lądować ten olej w odpadach bio, to przestrzegamy przed tym, bo tłumaczyłem, to może na trwałe jakby zanieczyścić tą frakcję i on to spowoduje, że ona nie będzie się tak łatwo rozkładała. Natomiast czym osuszać ręcznikiem papierowym, nie jest to konieczne, na pewno. To od razu mówię, to nie jest konieczne wysuszanie, jakby w ten sposób sam papier trochę marnujemy, ale oczywiście
nie ma nic silniejszego nad nasze przyzwyczajenia. Czasami to jest silniejsze od nas, więc... Jest tylko butelka. Nic się nic takiego nie stanie. Nie ma, jest tylko butelka po lakierze i co? Czyli lakier... Do zmieszanych. Czyli lakier, tak, czyli lakier proszę zużyć najlepiej. Do końca. Albo zasadź strzykawką i co tak. No właśnie, nie, już nie wchodźmy w to. Może lepiej, ale bardzo Państwu dziękujemy. Bardzo się cieszymy, że Państwo jesteście zainteresowani. Przypominamy jeszcze raz adres internetowy. segreguj5.um.warszawa.pl I zapraszamy na YouTube'a, na mój kanał Ekobosacka. Tam aż dwie rozmowy z panem prezydentem się odbyły i też jest tam dużo informacji na temat segregacji. Jeśli złapaliście nas na czymś, że powiedzieliśmy coś nie tak, tak. To wróćcie do nas, absolutnie. Chętnie odpowiemy, bo tutaj można naprawdę robić doktorat na segregacji. Dobranoc, dziękujemy.